Hej, ludzie, witam wszystkich serdecznie. Z tej strony Helena, to jest Zagrajmy w Metro 2033. Wracamy sobie do gierki. Mam sobie grać tutaj w gierkę. Mam iść tam niby po cichu, czy coś tam. Tak bardzo po cichu. Tutaj są jakieś bełty. One całkiem nieźle chodzą na rynku, więc opłaca się zbierać. A, to jest ten na bełty, tak? Do strzelania bełtami. Dobra, czyli nie mam iść w tą stronę. Co ja zrobiłam? Nie mam pojęcia. A, mam iść w tą stronę. Dobra. Dobrze. Kurwa. Znowu mi się Steam włączył. Na razie pójdziemy sobie tutaj. Zobaczyć, co tutaj jest. A tutaj jest ten generator, tak? Okej, wyłączyliśmy go. Dobra, zabraliśmy trochę dodatkowego szajsu. Gro. Pytanie za 1000 punktów, w którą stronę mam iść. Okej, to jest to, co tutaj było rozwalone, tak? Tak, co ja tam przechodziłam górą. Ale to po prostu. Deski są głośne. Dobra, z ciebie po prostu wszystko wypadło, tak? No, hej. O, tu jest wyjście na górę. Fajnie wiedzieć. Tu coś będzie? Wątpię, można sprawdzić skrzynce czy coś. A nie, nie ma nic. Ciężkie berło. Cieszę się, że berło jest ciężkie. Dobra, wracaj. Ech, wracajmy tam. Jeszcze tutaj tylko wejdę. Ta dyska mnie przeraża. Tu coś jest? Nic nie widzę. Okej. Okay. Chodźmy. Idziemy w takim razie w tamto miejsce, gdzie jest tam zejście. Było tu, tu i tam, no. Chodźmy. Co jest tutaj? O, to jest jakaś skrytka. Się możemy tutaj schować. Ale tutaj nie ma nic ciekawego. Jak ja z ciebie paskuda. Co się podoba język rosyjski. Jest bardzo ładny. Którym był noktowizor? C? No. A, tam jest na górze. Przechodźmy tutaj. Po cichu. Może. Wątpię, żebym się stąd jakoś wykpiła. Oni nie wiedzą, gdzie ja jestem. Ja bym ich mogła teraz ominąć. To prawdopodobnie nie był taki wcale głupi pomysł. Gdyby nie fakt, że ja z niego nie chcę skorzystać. Granata! U nas ranny! Nie nas gra! Ej,
все падли. Ой! Готовься! У нас раненые! У нас потери! Упыри от роди, сдохни! Окей. Лежать! Це всього? Це всього. Я там їх ще є трохи. Ще там якесь ехо чиїсь слышу. Ну. А то ж не є то саме. Добре, з того ще вже не мушу обавляти гостя. Тепер не прийде на певно. Tutaj. Tutaj prawdopodobnie mam iść w tą stronę, więc najpierw pójdziemy sobie tam zobaczyć, co tu jest. Uuu, a tu jest cała zbrojownia. Jak ja się cieszę, jak ja się cieszę. Jak ja się bardzo cieszę. Po prostu nie jesteście sobie w stanie wyobrazić. A, tego już wszystko tutaj już przeszukałam, tak? Jeszcze ten tutaj został. Jeszcze tam kogoś słyszę. Zdechnij, ubludek. Fajno, fajno. Okej, ja się tutaj strzelam, tak? Ha, tak, to jest tutaj. Nic, wygląda na to, że ja muszę. Kurde, te deski latające mnie tak stresują. Załóż na to wizor. Ty, to jest tu. Ja tutaj przecież byłam. A tutaj chyba muszę wrócić, tak? Kurwa! Nie da mi tego normalnie przeskoczyć, tak? Auć! Dobra, tylko jak ja to otworzę? Dobra, znowu trzeba przez to przejść. Tam, ja nie mam pojęcia, gdzie ja tam mam iść. Zgubiłam się. Okej, tu jest to. Tutaj mam chyba iść, tak? Mhm. Tutaj w tamtą stronę mam przejść, dokładnie. Ciebie koniec! Koniec! Ciebie koniec. Dobrze. W tą stronę i tam. No. Jest coś fajnego? Niezmierna! A, to jest ta pompka, tak? No. Pompka mnie akurat nie intryguje. Ze wszystkich broni tutaj. Okej. Попалась, сучка! Staramy się iść mniej więcej po cichu.
Ауч, ауч, ауч. Там jesteś? Cholera. Przeładuj. Znowu przeładuj. Jeszcze tam po prawej został drugi. A nie, jego też zabiłem. Świetnie. Okej. W takim razie chodźmy już normalnie. Chyba wszyscy, tak? Jak to by wyglądało. Chciałem teraz dojść. Pytanie za milion punktów. Chyba tam w dół. Mi się wydaje. Ale przeszukajmy jeszcze to miejsce. Tędy na pewno nigdzie nie dojdę. Tu jest wszystko poblokowane. Tych drzwi się nie da otworzyć. A tu są jakieś łazienki. No. Ale to taka pierwsza klasa jak na to miejsce. No. A, dobra, tutaj jest to. Zaraz, to gdzie ja w końcu chciałam iść? Nie wiem, gdzie ja mam iść. Zobaczmy, jak tam wygląda, bo to wygląda na to, że tutaj jest dużo więcej do przejścia. Tutaj, co tutaj jest? Mhm. Od ciebie nic nie wezmę. Okej, tu są jakieś... No, przejdźmy przez to. I teraz po cichutku, bo słyszę te... No właśnie, no właśnie. Okej. Słyszę ścierwa. A ja nie lubię słyszeć ścierw. Coś? Nie. Dobra, chodźmy. Powolutku, spokojnie. Артём, братишка, ты это сделал! Залезай сюда и передохни. Спокój, już zaraz do ciebie pędzę. Tutaj nie ma nic ciekawego? Nie. Dobra. Dołączmy do niego. Mam nadzieję, że to koniec. Skoro my będziemy w polisie. Świetnie. W końcu. Nie mogę. Это не просто мутанты, поверь мне. Это что-то новое. Что-то страшное. Страх. Сам сделать. Не подавай. Даже если отец и мать ненавидят и бьют чадо свое, чадо любит их и старается понять. Мы любим вас и хотим помочь. Тогда чего нас забиете? Новое
Беги, Артём, беги! Что это курва было? Страшная вещь, да? Но на самом деле она не злее, ну, скажем, огня. Все зависит от твоего взгляда. Всегда старайся лучше разобраться в ситуации, прежде чем делать выводы. Теперь пойдем. Тут небезопасно. Трудно описать, что я чувствовал в тот миг. Я падал с ног от усталости и в то же время не мог сдержать улыбки. Я справился. Я доставил послание Хантера в полис. И теперь судьба моей станции была в руках куда более сильных, чем мои собственные. Я выполнил свою миссию. Это было так и просто. Эй, вы на дрезине! Глуши мотор! Не двигаться! Назовитесь! Ми фашистен, приехать захватить ваш станция! Уйма! Ты что ли? Повезло тебе, что Иван Петрович тут нет. Он бы твоего юмора не понял. А это кто с тобой? Парнишка с северных границ. Веду его с черной. Ну ладно, проезжайте. Езу, який постерунок, який просто. Поліс. І що? Ну, файне, файне. Файне, що ту броню. Поліс. Так, то ще місто ціле. Ладно, архитектура. В сумме то есть метро подземно. Добро пожаловать в полис, капитан Краснов. Вы к нам издалека, да, молодой человек? Откуда именно? Он с ВДНХ. Что же он сам говорить не может? Слушай, капитан, парень впервые в полисе. Тебе лучше не знать, через что он прошел, чтобы донести послание Хантера Мельнику. Так что давай без этой твоей фигни. Ладно, ладно, переодевайся. Вот одежда. Вы можете оставить свою амуницию тут, ничего с ней не случится. Ты передохни пока, Артём, а я разыщу Мельника. Надеюсь, он не на задании. Да, Ульман, и не забудь поскрести себе спинку в химическом душе. Нужно деактивироваться. Да не забуду, не забуду. Забудешь с тобой, как же. А то смотри, двухголовые детишки родятся. Здорово. Идиот. Окей. Добра, слушай, еще звонок. Скидки, акции, спеццена на оружие. Он нас пшент. Nareszcie ktoś ze sprzętem, super. A w tym miejscu podziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę i polecimy sobie dalej w kolejnych odcinkach. A na razie to było na tyle. I do usłyszenia ponownie. Na razie.